Bartek Ostałowski, witam cię bardzo serdecznie. Powiedz mi, jesteś po raz pierwszy na takiej imprezie? Cześć, bardzo mi miło. Tak, pierwszy raz jestem tutaj w Koszalinie na festiwalu. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i bardzo miło, że mogę tu być. Jakie są twoje wyrażenia dotyczące festiwalu? Bardzo pozytywne. Nasze spotkania są z bardzo takim przyjemnym odzewem. Ludzie są zainteresowani naszymi osiągnięciami. Są zainteresowani także tutaj tym przekazem dotyczącym transplantacji, który tutaj niosą koledzy. Też widzę zaciekawienie na twarzach nawet więźniów samych, co też mnie trochę zaskoczyło, że aż tak czynnie biorą udział w naszej dyskusji. Także naprawdę myślę, że kawał dobrej roboty. Wiesz co, jesteś kolejnym dowodem na to, że marzenia się spełniają i że pasja wygrywa z człowiekiem mimo wszystko. Powiedz mi, czy ty uważasz, że mimo wszystko, nieważne jakie są okoliczności, jakie są zdarzenia, warto jest walczyć o siebie? Myślę, że jak najbardziej tak. Jeżeli właśnie ta pasja jest na tyle ważna w życiu człowieka, że chce się ją spełniać i ma się pomysł na to, jak to robić, to na pewno warto o to walczyć, na pewno warto jakoś zarażać tym swoim pomysłem właśnie ludzi, żeby znaleźć tą możliwość, żeby to robić pomimo ograniczeń i pokonać te dysfunkcje i żeby na końcu to, co chcemy robić, nie odbiegało od innych jakby wykonań sprawnych ludzi. Największe marzenie Bartka to? Największe marzenie myślę, że już powoli się spełniło, czyli starty w wyścigach samochodowych, starty w zawodach sportowych. Myślę, że też różnego rodzaju pokazy samochodowe, drift. To jest to, co zawsze chciałem robić, w czym zawsze chciałem brać udział. No i to się udaje, a także malarstwo. Także myślę, że już tak półprofesjonalnie maluję obrazy. Zostałem przyjęty do wydawnictwa VDMFK, które skupia autystów niepełnosprawnych z całego świata. No i myślę, że teraz pozostają jeszcze cele takie w życiu, które trzeba sobie wyznaczyć, osiągnąć. A powiedz mi, jak reagują na ciebie inni rajdowcy, bo wiem, że jesteś pierwszym w Polsce kierowcą rajdowym z licencją. Powiedz mi, jak ludzie cię odbierają z twojej branży rajdowej? Dokładnie, rajdowej, jak tak. Na ciebie reagują? Dokładnie, to jest licencja wyścigowa, tak już szczegół, ale generalnie bardzo pozytywnie, że tak powiem, dodają mi otuchy, jeśli tak można powiedzieć, wspierają mnie w tym, co robię i mam bardzo, bardzo takie, odczuwam taki przekaz z ich strony, że trzymają za mnie kciuki. Możesz mi wyjaśnić, bo ja jako kobieta, ale się na tym nie znam. Co to jest drift? To, co zobaczymy w sobotę na pokazie twoim, co pokażesz nam, co wyczyniasz z autem. Tak. Drift, czyli jazda w kontrolowanym poślizgu, zrywany przyczepność tylnej osi auta. Cały czas koła kręcą się w miejscu, można powiedzieć, i jedziemy w takim długim ślizgu, slajdzie, kupa dymu za autem, ryk silnika, pizgofon. No i jest naprawdę dużo, dużo frajdy w tym sporcie, jest dużo dużo widowiskowości. No i myślę, że będę w stanie, jak pogoda dopisze, właśnie to wszystko zaprezentować. A powiedz mi, od kiedy malujesz? Bo ja ci powiem, że na paru materiałach, które znalazłam w internecie, widziałam część twoich prac i powiem ci, że są przepiękne. Od kiedy malujesz? Od jak dawna malujesz?
Od długiego czasu zajmowałem się szkicowaniem, jeszcze przed wypadkiem. Myślę, że to też troszkę związane z tymi technicznymi aspektami jakby moich zainteresowań. Szkicowałem samochody, jakieś projekty samochodowe, motocykle. Natomiast dopiero po wypadku tak w pełni zacząłem malować farbami i skupiłem się na tym, żeby malować jakieś obrazy w tematyce świątecznej, jakieś widoki, również martwa natura. Także tak naprawdę dopiero teraz tak eksperymentuję z różnymi farbami, olej, akwarela, akrylowe farby również i myślę, że staram się to rozwijać i jakoś mi to tam wychodzi. Ja mam jeszcze jedną do ciebie broń. Zaproś wszystkich na sobotę na twój pokaz driftu, jaki wykonasz u nas w ramach festiwalu na ulicy Gnieźnieńskiej. Oczywiście. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. W sobota Motopark Koszalin. Będziemy robić pokaz przejazdy na torze. Będę się starał przewieźć różne osoby. No i nie będziemy się oszczędzać. Pełen ogień. Uruchomimy wszystkie konie w moim Nissanie i będę się starał pokazać, jak jeżdżę, jak to auto prowadzę, pomimo, że nie mam rąk i brak hamulca ręcznego, tam parę szczegółów. Natomiast będę się starał przejechać zakręty poślizgiem, porobić różne bączki, narobić trochę hałasu i zrobić fajny show. Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę i życzę ci w życiu oraz na rajdach wszystkich szerokiej drogi. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.